Я представляю три организации из Украины, из обводу Киевского и одно из Черкас, Лиги культуры и творческой инициативы, которые уже работают 10 лет. Займаємо еще развитием культуры, стосунков человека с человеком, человека с самим собой и человека с Богом. Не знаю, это... А, добра, слыхач? Хаслом в нашей деятельности есть «Зачни от себе». И поэтому начинаем все, что делаем от себе. И начинаем właśnie развитие культуры стосунков человека с самим собой. Хотя в нашем краю еще достаточно много такого бруду зевнешнего, но уже в нашем сообществе можемо побачити, що люди стараються не смічить словом, не смічить мислю, що є дуже важливо. Не смічить словом, не ображати, не смічить мислю, то мислить позитивно, мислить від добра. Я również tu готувала таку презентацію, але не презентацію, а тільки такі образки, які хотіла б вивести тут на... No, będę odczytywała tam niektóre rzeczy, nie wszystko, prawda? Mówimy o powrocie do korzeni chrześcijańskich. W naszym kraju również dużo jest wezwań i chrześcijańskich, i różnych konfesji, ale głównym kierunkiem religii jest chrześcijaństwo, prawosławie. No i mówimy o prawach człowieka, prawda, tutaj, ale przede wszystkim u nas się robi nacisk na obowiązki człowieka. Obowiązki dane nam Mojżeszem, w jego drugiej książce Mojżeszowej, ale są one, no nie zwiększone, coś mi wypadło z głowy słówko, ale nie transformowane, a... podniesione na wyższy poziom przez Chrystusa. I na razie mówimy o dużo rzeczach i na przykład, jeżeli w Mojżesza my możemy przeczytać nie będziesz zabijał, to u Chrystusa już mamy. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. 2000 lat, prawda, od tego. Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu, Mojżesz, i przekazania, i u Chrystusa. Ja wam powiadam, wcale nie przysięgacie, ani na niebo, ani na ziemi. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego pochodzi. Tyle było, występowało ludzi i mówiono o kłamstwie dziś. Będziesz miłował swego bliższego, sąsiada, a nie przyjaciela swego będziesz nienawidził. Już Chrystus mówi, a ja wam powiadam, musicie waszych nieprzyjaciół, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Przepraszam, że to odczytuję, bo to by wywiedziono po prostu tutaj rzutnikiem. No i właśnie staramy się żyć za tymi mojżeszowymi przykazaniami, to jest bardzo ciężko. I zaczynamy opracowywać u siebie to, co powiedział Chrystus. Mamy opracowane tablice, według których może każdy odczuć swój postęp w tym swoim rozwoju swojej własnej kultury. I widzimy, że na dziś prawa człowieka, nawet podstawowe prawo w świecie jest zagrożone, podstawowe prawo człowieka na życie. Ja myślę, że nie będę mówiła, no, przykłady, każdy zna. Zna Gruzję, zna to, co robi się na wschodzie Ukrainy. Jeżeli wspomnimy o aktach terrorystycznych we Francji, w Belgii, w Niemczech, co to oznacza? My wiemy, że najwięcej na społeczeństwo oddziałują elity. I znaczy, że taka sytuacja, że podstawowe prawa człowieka są zagrożone, mówi o tym, że my mamy kryzys elity w świecie, no właśnie na naszych terenach oczywiście. I dlatego przede wszystkim musimy sobie pomyśleć o nowej elicie dla
naszych terenów. O jakim liczbie ja mówię? Jeżeli my weźmiemy obywatele, to wśród mieszkańców jest swoja elita. Jest elita militarna, jest elita prawna, naukowa, kulturalna, która jeszcze tam mogła zapomnieć, religijna, ta, która nas łączy z niebem, z Panem Bogiem. Ja nie będę przychodziła tutaj, co się robiło. Na przykład u nas jest wielu wezwań i wezwanie moskowskiego patriarchatu przychodzi osoba, różne osoby przychodzą prawosławnie i u nas się mówi to, proszę wyjść, to był fakt, który był u mnie niedawno w mieście. Proszę wyjść wszystkie osoby, którzy nie są patriarchatu moskiewskiego. Prawosławni. Także widzimy, co się staje z elitami i religijnymi. I właśnie każda elita, no w ogóle elita ma naznaczenie swoje, to myśleć o przeszłości, bo zwykły człowiek myśli o dniu dzisiejszym. To on, kto jest urzędnikiem, pracuje w państwowych jakich urzędach, myśli o dniu dzisiejszym, o jutrze i łata dziury, prawda? I jeżeli my mówimy o elicie, zadacza ili zadanie elity jest myśleć o przyszłości, o tym domu europejskim, o którym w sumie marzymy, które wspomina korzenie chrześcijańskie. I każda elita ma trzy funkcje. Jakie funkcje elity? Sądzić, leczyć i uczyć. Sądzić samo siebie. Jeżeli ta elita może samo siebie sądzić, to wtedy ona może wyleczyć społeczeństwo od tych chorób, które na razie widzimy. Jeżeli ona może wyleczyć, wtedy ona uczy wyleczone społeczeństwo, w jaki sposób żyć dalej. Elita, każda elita ma trzy poziomy. Niski, średni, wysoki poziom. Ja uważam, no i to jest taka opinia naszych organizacji, że wtrącać się w elity nie wolno, ale władza i te koło ludzi, którzy przy władzie, muszą opracować kryteria, dać ruch i zadać kierunek tego ruchu dla elity. I myśmy uważamy, że zasady, które mogą być dla człowieka rozsądnego, to jest na razie musimy nie śmieć czym? Zwykłym śmieci, słowem, myślą, a człowiek mądry, tych, co chcielibyśmy widzieć wśród elity, musi posprzątać. Nie łam przepisy, prawa, zasady. Człowiek rozsądny, człowiek mądry, przestrzegaj. Człowiek rozsądny nie bierz, mądry nadaj. Nadaj swoje siły, swoją wiedzę. Nie oceniaj nauczycieli, lekarzy i rodziców. Dla mądrego usprawiedliwiaj. Nie rozrzucaj swoje lodowe bogactwo naturalne, a dla mądrego pomnóż. Nie zapomnij długich obietnic, zobowiązań. Pamiętaj. Nie szkodź samemu sobie, przyjacielowi, wrogu. Ocal. I chciałam powiedzieć, że my mamy w Czerkasach już ośrodek, w którym na naszych tablicach, na naszych opracowaniach, na teorii poznania samego siebie uczy na razie to kadrę, która uczy nauczycieli. Dlatego, że zaczynać powinniśmy od tych, kto uczy, od rodziców, od nauczycieli. Dlatego, że ojciec da Bóg da dziecko rodzicom. Jeżeli rodzice czegoś nie wiedzą, nie mogą zrobić, wtedy zaczynają dopełniać rodziców nauczycieli. Jeżeli rodzice i nauczyciele czegoś robią coś chybnie, to wtedy zaczynają pracować lekarze. No, tylko skończę z pracy. Zaczynają pracować lekarze. A jeżeli nie sprawiają się
i rodzice, i nauczyciele, i lekarze, to kto pracuje? Pracuje sędzia. I mam nadzieję, że myśmy to wychowanie elit przedłużymy i chciałabym, żeby się dołączali i skupiali się na tej kwestii. Dziękuję bardzo.